Dzień dobry. Nazywam się Monika Kresa, jestem członkiem Fundacji Języka Polskiego działającej przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest mi bardzo miło, że mogę gościć dzisiaj w Pruszkowie, mimo że goszczę w taki sposób zapośredniczony, internetowy. Chciałabym opowiedzieć Państwu słów kilka o imionach, o bardzo różnych, zróżnicowanych imionach Polaków, tych noszonych współcześnie i tych noszonych dawniej. Mili Państwo, imiona są przedmiotem badań antroponimii. Antroponimia to taka nauka, która zajmuje się nazwami własnymi odnoszącymi się do człowieka, a zatem imionami, przezwiskami, pseudonimami, nickami internetowymi, czy tymi nazwami własnymi, którymi posługują się bohaterowie powieści, filmów itd. Antroponimia z kolei jest poddziedziną onomastyki. Onomastyka to taka interdyscyplinarna dziedzina nauki, która zajmuje się nazwami własnymi w ogóle, już nie tylko człowieka, lecz także nazwami miejscowymi, nazwami gwiazd, nazwami skwerów, nazwami ulic, ale także nazwami własnymi wytworów ludzkiej działalności, takimi jak na przykład nazwami batoników. Czy zastanawiali się Państwo na przykład, dlaczego jemy Pawełka, czy pijemy Kubusia? No właśnie, onomaści tym się zajmują i być może kiedyś jeszcze Państwu o tym opowiem. Ale dzisiaj skupmy się na imionach. Czym jest imię? Warto zadać sobie takie pytanie, ponieważ na co dzień właściwie się tym nie zajmujemy, mimo że każdy z nas nosi imię, mimo że każdy ze swoim imieniem jest bardzo związany. Mili Państwo, gdybyśmy sięgnęli do słowników historycznych polszczyzny, to dostrzeglibyśmy, że ten rzeczownik imię miał kiedyś zupełnie inne znaczenie. No może nie zupełnie inne, ale jednak trochę inne. Imię to bowiem kiedyś w ogóle nazwa, a zatem imieniem tego przedmiotu jest książka w tym dawnym historycznym rozumieniu tego słowa. Dzisiaj natomiast imię to nazwa własna odnosząca się do człowieka, zasadniczo stała, zasadniczo niezmienna, taka, którą opiekunowie nadają nam albo podczas uroczystości religijnej, albo w urzędzie stanu cywilnego. Imienia, w odróżnieniu od nazwiska, nie dziedziczymy, a przynajmniej nie jest to jego cecha taka przypisana, definicyjna. Imię natomiast jest jednostką w obrocie prawnym, to znaczy jest jednostką obowiązkową. Każdy z nas musi nosić imię, podobnie jak musi nosić nazwisko. No właśnie, ale imiona różnią się od nazwisk pod wieloma względami, między innymi pod względem swojej genezy. Imię bowiem jest jednostką pierwotną w stosunku do nazwiska. Najpierw mieliśmy imiona, a dopiero potem zaczęliśmy przyjmować nazwiska. No właśnie, ale kiedy było to najpierw z punktu widzenia języka polskiego? Mili Państwo, jeżeli o języku polskim mówimy od X wieku, bo tak właściwie polszczyznę się datuje, to już w X wieku mamy dosyć rozbudowany, chociaż mimo wszystko jednorodny system imienniczy. Nie jest jednak tak, że ten system imienniczy pojawił się deus ex machina, czyli tak nagle i tak znikąd. System imienniczy, ten, którym posługiwali się nasi praprzodkowie, czyli na przykład Mieszko czy jego żona Dąbrówka, odziedziczyliśmy z prasłowiańszczyzny. Prasłowiańszczyzna to taki system językowy, którym posługiwali się przodkowie Polaków, Czechów, Rosjan, ale też Bułgarów, Słowaków czy Bośniaków. Prasłowiańszczyzna funkcjonowała od VI wieku przed naszą erą do VI wieku naszej ery, albo od III wieku przed naszą erą do III wieku naszej ery, jeżeli myślimy o takim wąskim rozumieniu tego słowa. Wtedy kształtował się ten system imienniczy, którym posługiwali się nasi przodkowie i którym częściowo posługujemy się także do dziś. Mili Państwo, badacze lubią dzielić, lubią szufladkować, ale nie jest to negatywne rozumienie tego słowa, ponieważ to szufladkowanie pomaga nam w uporządkowaniu rzeczywistości. Podobnie badacze uporządkowali, poszufladkowali nasz system imienniczy. Ta klasyfikacja, o której dzisiaj Państwu opowiem i do której dzisiaj będę się odwoływać, to klasyfikacja profesor Marii Malec. Ten pierwszy zbiór imienniczy, ten, który znamy już od X, a właściwie od XII wieku, bo wtedy z tego okresu notujemy pierwsze
Zabytki języka polskiego, w którym pojawia się więcej nazw własnych, ten zbiór imienniczy tworzony był przede wszystkim przez imiona rodzime. Te imiona rodzime to właśnie imiona odziedziczone z prawosłowiańszczyzny albo takie, które powstały na gruncie języka polskiego. Mili Państwo, imiona rodzime też dzielą się na kilka podgrup. Pierwsza grupa to imiona złożone, takie, które mają budowę dwuczłonową. Na przykład Domorad, Dobrowieść, Bożydar, Świętopełk, Lubomir, Lutogniew, Radomir, Bolesław, Bogumił, Toligniew. Do tego zbioru moglibyśmy dodać także wszelkich Wojciechów, Stanisławów czy Bogumiłów. Mili Państwo, z tekstów staropolskich wyekscerpowano około 600 takich imion złożonych męskich i około 100 imion żeńskich, co nie znaczy, że było ich rzeczywiście mniej, tylko po prostu w mniejszym stopniu w tekstach staropolskich były notowane. Około 100 kolejnych takich imion zrekonstruowano na podstawie różnego rodzaju nazw miejscowych. Możemy zatem założyć, że w staropolszczyźnie, czyli do wieku XVI, mieliśmy około 800 albo pewnie około 1000 takich imion złożonych. Mili Państwo, te imiona złożone miały charakter życzący. To znaczy, że nasi przodkowie, nadając te imiona, życzyli tym, których obdarowywali tymi imionami, pewnych konkretnych rzeczy. Mili Państwo, na podstawie imion można zatem zrekonstruować system aksjologiczny prasłowian, czyli ten system wartości, którymi kierowali się oni w życiu, no bo przecież życzymy przede wszystkim tego, na czym nam samym zależy. Niech Państwo zobaczą, że wśród tych imion złożonych znajdziemy takie, w których powtarza się komponent sława, na przykład Sławomir czy Mirosław. Te imiona miały życzyć, aby ci nosiciele imion sławili mir, czyli pokój. Bolesław to nie ten, którego sława miała boleć, jak twierdził między innymi Juliusz Słowacki, ale ten, którego sława miała rosnąć, miała być wielka. Balszoj po rosyjsku to przecież wielki, ogromny. Mili Państwo, kolejną wartością, która była ważna dla naszych przodków, to bóstwa szeroko rozumiane. Stąd takie imiona jak Bogumił, niech będzie miły Bogu, Bożydar jest darem od Boga, czy Bogusław, ten, który będzie Boga sławił. Dla naszych praprzodków ważna była także waleczność, stąd takie imiona jak Wojciech, Gniewomir. Z drugiej strony ważny był też pokój, stąd takie imiona, których już powiedzieliśmy, Sławomir czy Mirosław, ale także Lubomir, czyli ten, który będzie się w pokoju lubował. Dla naszych praprzodków ważne były także wartości rodzinne, dlatego mamy w tym zbiorze imienniczym takie jednostki jak Domorad, Siestrzerad czy Braturad, dzisiaj już zupełnie nieznane. Ważna była dla nich także przychylność, stąd ta cząstka rad w imionach Radosław czy Radomir. Mili Państwo, imiona złożone, te prasłowiańskie, które w pewnym momencie po wejściu chrześcijaństwa zaczęto traktować jako imiona pogańskie, wypierano mniej więcej od XV-XVI wieku. Od XV-XVI wieku one już w naszych zbiorach antroponimicznych nie dominują. Natomiast w wieku XIX można powiedzieć, że nastąpił powrót do tych imion rodzimych. Dlaczego? Ano dlatego, że stały się one sposobem manifestacji patriotyzmu. Te imiona, które rozumiemy, które znaczą coś więcej, które pochodzą z naszego języka, miały być takim narzędziem sprzeciwu, zwłaszcza przeciwko germanizacji. Na fali tego zachłyśnięcia się imionami rodzimymi powstał kalendarz imion słowiańskich. Ten kalendarz imion starosłowiańskich został stworzony przez Tadeusza Wojewódzkiego. Znajdziemy w nim takie imiona jak Sulisław, Lesław, Świętobój czy Bronimir. Mili Państwo, w XIX wieku te imiona rzeczywiście powracały, a ten renesans objawiał się także w tym, że Tadeusz Wojewódzki wymyślił XIX-wieczne imiona złożone, takie jak Godysław, Włościmiła, Mścibój, Wszesław, Miłomir, Czcisława czy Władyboj.
Kilka z tych imion notowanych jest jeszcze w wieku XX. Te imiona złożone to jednak nie jedyne imiona rodzime, które funkcjonowały w wieków dawnych. Nasi przodkowie, podobnie tak jak my, mieli tendencję do skracania i do pewnego zdrabniania imion. Dlatego drugą bardzo ważną grupą są imiona hipokorystyczne, zwane też deminutywnymi. Te imiona pochodzące od imion złożonych można było tworzyć na różne sposoby. Albo ucinając jakąś cząstkę, tak jak w imionach Sulim od Sulimira, Kraj od Dzirży Kraja, Pełk od Świętopełka, albo też ucinając pewną cząstkę i dodając jakiś sufiks. W ten sposób powstały takie imiona jak na przykład Stańczyk, bo było to imię pochodzące od imienia Stanisław. Mili Państwo, imiona rodzime funkcjonujące w staropolszczyźnie to także imiona jednoczłonowe równe wyrazom pospolitym albo od nich utworzone. Mamy tutaj takie imiona charakteryzujące, określające przezwiskowe, jak na przykład Kwiatek czy Dziadek, notowane w bulli gnieźnieńskiej pochodzącej z XII wieku właśnie w funkcji imion. W tych najstarszych dokumentach znajdujemy także takie jednostki pełniące funkcję imion jak Ożar, Pożar, Mogiłek czy Marłek. Jak się Państwo domyślają, mogą one budzić pewne zdziwienie, no bo któż z nas chciałby życzyć swojemu dziecku śmierci? Albo któż z nas chciałby, aby nasze dziecko spłonęło? Mili Państwo, te imiona, takie jak Ożar, Pożar, Mogiłek czy Marłek, pokazują wiarę w magię języka, w magię imienia, ponieważ imiona te miały charakter ochronny, już nie życzący, ale ochronny, miały chronić właśnie przed śmiercią, takie jak Mogiłek czy Marłek, albo przed pożarem, ogniem, takie jak właśnie Pożar czy Ożar. Czy orzuch. Mili Państwo, my do dzisiaj właściwie wierzymy w taką magiczną siłę imienia, chociaż nie przejawia się ona aż tak wyraźnie jak wtedy w staropolszczyźnie. Warto jednak zaznaczyć, że większość imion, które nosimy, to jednak nie te imiona staropolskie, prasłowiańskie, rodzime, ale imiona zapożyczone. I to druga bardzo ważna grupa imion z punktu widzenia współczesnego antroponomastykonu, czyli tego zbioru imienniczego. W tej grupie imion zapożyczonych możemy również wyróżnić pewne podgrupy. Jedną z najważniejszych podgrup są imiona judeochrześcijańskie, czyli te, które wzięliśmy z Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu oraz takie, które przejęliśmy z pism hagiograficznych, czyli z żywotów świętych, tak? Od tych świętych już niebiblijnych. Przykładem takiego imienia jest chociażby Agata. Z greckiego Agatos to dobrze urodzony, szlachetny. Mili Państwo, mimo że my dzisiaj nie rozumiemy przesłania tych imion, czy też nie zawsze rozumiemy przesłanie tych imion, to te imiona pełniły pierwotnie taką samą funkcję jak nasze imiona rodzime, czyli też o czymś informowały, nie były tylko etykietkami. Wśród tych imion zapożyczonych, judeochrześcijańskich, możemy wyróżnić imiona starotestamentowe, takie jak Adam, Ewa, Abraham, Dawid, Sara, Jeremiasz, Zuzanna, Judyta, Michał, Gabriel, Rafał, czy jeszcze wiele, wiele innych. Jak Państwo widzą, imiona te pochodziły przede wszystkim z języka hebrajskiego. Nie wszystkie mają pewną etymologię. Takim imieniem o niepewnej etymologii jest na przykład Adam. Trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, czy pochodzi on od przymiotnika czerwony, czy też od rzeczownika ziemia, bo przecież Pan Bóg Adama z ziemi stworzył, czy też po prostu oznaczał człowieka. Ewa to z hebrajskiego dająca życie, a Sara to księżniczka. Mili Państwo, te imiona starotestamentowe miały też taki charakter całych zdań, można powiedzieć. Proszę zobaczyć, że Michał to któż jest jak Bóg, a Rafał to Bóg uzdrowi. Abraham to z hebrajskiego tyle co kochaj ojca. Te imiona starotestamentowe w polskiej tradycji były nadawane przede wszystkim przez Żydów, czyli tych, dla których Stary Testament był podstawą, a także dla protestantów,
którzy rezygnowali przede wszystkim z hagiografii, czyli z żywotów świętych jako takiej podstawy swojej wiary. Mieli Państwo takim pomostem między imionami starotestamentowymi a nowotestamentowymi jest imię Maria. Bardzo ważne imię z punktu widzenia polskiej, nie tylko polskiej antroponimii. Jeżeli chodzi o etymologię tego imienia, to badacze nie są co do niej zgodni. Jest około 80 etymologii imienia Maria. Taka najbardziej powszechna z nich to wywodzenie tego imienia od przymiotnika piękny, ale też tłusty, dorodny, tak? Maria to piękna, tłusta, dorodna, co w czasach historycznych oznaczało no właśnie tyle, co piękny, wspaniały. Mili Państwo, dlaczego imię Maria jest takie ważne z punktu widzenia naszej antroponimii? Ano chociażby dlatego, że przez wieki było to imię zakazane. Jan Długosz w odniesieniu do wieku XV pisał: mniemam, że nie godzi się żadnej niewieście, chociażby najdostojniejszej, przybierać imienia Marii, które samej tylko przenajchwalebniejszej Pani służyć powinno. To przeświadczenie o tym, że Maria jest imieniem świętym, funkcjonowało także w wieku XVI. Imię nie było wtedy tylko etykietką. Ono pozwalało również identyfikować religijnie. Proszę zobaczyć, co w odniesieniu do XVI wieku i w odniesieniu do sekty luterowej pisze autor jednego z wierszyków. Nie masz u nich wiary za jaje, pisze o sekcie luterowej ten autor, i rozumu im nie dostaje. Spletli się silnymi błędy nie jedno tam, ale wszędy. I cóż to był za błąd? Niektóre ojce z matkami krzczą swe córy Marynami, mówiąc: cóż to jest Maryja? Takież człowiek, jako i ja. No właśnie, ale tylko protestanci to imię nadawali. Dla katolików imię to było imieniem zakazanym. W XIX wieku nie było wprawdzie imieniem zakazanym, ale nadal nadawanie imienia Maria traktowane było jako profanacja. Można dziś usłyszeć: Panna Maria skłamała, Panna Maria złośnica, Pannę Marię posadzić na pokucie, Panna Maria poszła do Panny Marii, czyli do kościoła. Nie masz w tymże profanacji i wielkiej profanacji najświętszego imienia, za którego cześć i sławę każdy uczciwie życie by 100 razy gotów był ważyć, pisał Stefan Witwicki w XIX wieku. Jak bardzo zmieniła się ta sytuacja, możemy zauważyć w wieku XX, kiedy imię Maria stało się imieniem bardzo częstym, mało tego, mogło być nadawane i do dzisiaj może być nadawane jako drugie imię męskie. Na popularność tego imienia jako imienia męskiego złożyło się kilka czynników, ale najważniejszym z nich była taka próba przekazania wotum dziękczynnego albo przebłagalnego w czasie II wojny światowej i tuż po II wojnie światowej, dlatego najwięcej mężczyzn noszących imię Maria jako pierwsze bądź jako drugie to mężczyźni urodzeni w latach 40., 50. i 60. wieku XX. Dzisiaj imię Maria może być nadawane chłopcu, ale tylko jako imię drugie. Mili Państwo, no właśnie, to imię Maria to taki pomost między imionami starotestamentowymi a nowotestamentowymi, ponieważ imiona nowotestamentowe dzisiaj również są bardzo popularne. Te imiona nowotestamentowe nie pochodzą już jak imiona starotestamentowe, tylko z języka hebrajskiego. Mamy tu wprawdzie jeszcze język hebrajski, jak chociażby w odniesieniu do imienia Maciej, ale i język aramejski, jak chociażby w odniesieniu do imienia Marta, ale pojawia się też język grecki czy łaciński. Mili Państwo, jak Państwo widzą, każde z imion nowotestamentowych coś znaczyło, niosło jakieś przesłanie. Ty jesteś Piotr, opoka, powiedział Chrystus do Piotra, kiedy nadawał mu imię, kiedy zmieniał mu imię z Szymona na Piotra. Paweł to tyle co Paulus, z łacińskiego mały, drobny. Maciej to dar Boga. Barnaba, syn pocieszenia. Nikodem, zwycięzca dla ludu. Bardzo podobną etymologię ma na przykład imię Mikołaj. Marta to pani, gospodyni, a Magdalena to kobieta pochodząca z Magdalii. To jedno z niewielu imion, które pochodzi od nazw miejscowych.
Weronika to z greckiego niosąca zwycięstwo. Wśród imion męczenników i świętych chrześcijańskich pojawiają się imiona greckie, takie jak Aleksander, Grzegorz, Krzysztof, Mikołaj, Helena czy Zofia. I jak Państwo widzą, każde z tych imion coś znaczyło. Aleksander był obrońcą ludzi, Grzegorz to czujny, gorliwy, Krzysztof niesie Chrystusa i jako taki jest przedstawiany w ikonografii, Mikołaj to podobnie jak Nikodem zwycięzca dla ludu, Helena to blask słońca, a Zofia to tyle co mądrość. Wśród tych imion mamy także imiona łacińskie, takie jak Antoni z rodu Antoniuszy, czy też wybitny Marcin związany z Bogiem Marsem, Łucja narodzona o świcie, czy Urszula znaczy tyle, co mała niedźwiedzica. Mamy tu także imiona celtyckie, takie jak Brygida, wysoka, dostojna, potężna, germańskie, takie jak Henryk, Karol, Franciszek, czy imiona o niejasnej etymologii. Takim imieniem jest na przykład moje imię, które prawdopodobnie z greckiego znaczy tyle, co pojedyncza, ale niektórzy badacze twierdzą, że pochodzi z języka afrykańskiego i nie do końca wiadomo, co znaczy. Imiona, zwłaszcza te imiona obce, niosą więc wiele niespodzianek i wiele zagadek, na które nawet najwybitniejsi językoznawcy nie zawsze są w stanie odpowiedzieć. Zbiór imion zapożyczonych to jednak nie tylko te imiona związane z chrześcijaństwem. Bardzo ważną, chociaż mniej liczną grupę imion stanowią tak zwane imiona świeckie, czyli takie, które niekoniecznie wzięliśmy z Biblii czy z żywotów świętych, ale na przykład z literatury czy z mediów. W tej grupie znajdują się imiona mitologiczne, tak jak Achilles czy Hektor, mimo że nie są i nie były nadawane zbyt często, to jednak w XVI wieku rzeczywiście te imiona mitologiczne były nadawane dosyć chętnie. Imiona świeckie to także imiona bohaterów literackich. Z literatury obcej to na przykład Emil, Edward, Julia, Oskar, Malwina, Ryszard czy Flora. Z literatury polskiej to takie imiona jak chociażby Danusia, Jagienka, Angeli, Kordian, Orcio czy Ligia. Mili Państwo, te imiona literackie to imiona spopularyzowane przez literaturę, jak na przykład Julia, które jako imię funkcjonowało od dawna, ale dopiero Jan Jakub Rousseau i Szekspir to imię spopularyzowali. Ale mogą to być także imiona stworzone przez twórców literackich, takie imiona jak chociażby Grażyna, Kordian czy Balladyna. Mili Państwo, te imiona świeckie to także imiona medialne, czyli takie, które przyszły do nas za sprawą mediów, już niekoniecznie literatury. Takim imieniem jest na przykład Edyta, spopularyzowana przez Edith Piaf, Elvis, nie trzeba chyba tłumaczyć, dzięki komu je mamy, Kevin, z Kevina samego w domu, czy dzięki Kevinowi Costnerowi oraz Izaura. No właśnie ta słynna Izaura z lat 80. i 90. XX wieku. Mili Państwo, niektórzy twierdzą, że to tak zwana miejska legenda, że w latach 80. i 90. pojawiają się właśnie Izaury, że rosną jak grzyby po deszczu. Jak grzyby po deszczu wprawdzie nie rosną, ale jak Państwo widzą z tego wypisu na dole slajdu, rzeczywiście imię Izaura było w latach 80. i 90. nadane 38 razy. Oczywiście po sukcesie telenoweli. Jak Państwo widzą, byli bądź są też mężczyźni, którzy noszą imię Angeli. 5 było takich mężczyzn, którzy swoje imię zawdzięczają Juliuszowi Słowackiemu. 20 kobiet zawdzięcza swoje imię Balladynie, czyli innej bohaterce dramatu Juliusza Słowackiego. Jak Państwo widzą, imię Balladyna najczęściej nadawane było w latach 60., czyli do roku 1970. Mili Państwo, motywacja nadawania imion to bardzo szeroki temat, na którym można by było wygłosić kolejny wykład. Dzisiaj nie będziemy się nią zajmować, ale z tego przeglądu, którego dokonaliśmy, widać już, jakie motywacje mogą przyświecać rodzicom, którzy nadają swoim dzieciom imiona. Tak? To może być motywacja religijna, ale też niekoniecznie. Może to być swego rodzaju moda imiennicza. Warto natomiast pochylić się nad tym, jakie obostrzenia związane są z nadawaniem imion.
Mili Państwo, wiemy, że imię jest jednostką obowiązkową, czyli trzeba je nadać dziecku. Nadajemy imię zasadniczo podczas chrztu, ale też w urzędzie stanu cywilnego. Urzędnicy stanu cywilnego są zobowiązani do nadawania czy też zapisywania w dokumentach konkretnych imion. Mili Państwo, co ciekawe, ta instrukcja, którą urzędnicy stanu cywilnego posługują się, to instrukcja bardzo stara, a lista imion, którą mają do dyspozycji, to lista pochodząca z 83 roku. Spójrzmy na to, na te zasady, które przyświecają nadawaniu imion w Polsce. Instrukcja mówi wyraźnie, nie można wpisać imienia nieprzyzwoitego, to znaczy, gdyby ktoś na przykład chciał swojemu dziecku nadać imię, które jest tożsame z przekleństwem, ale też imię na przykład Alfons, mimo że imię to dawniej funkcjonowało, dzisiaj jest synonimem jednak konkretnej osoby, tak, zajmującej się pośrednio nierządem, takiego imienia nie należy więc dziecku nadawać. Nie można także nadać imienia równego apelatywowi. Gdybym więc chciała nadać dziecku imię krzesło czy imię lampa, nie mogłabym tego zrobić. Mogę natomiast nadać dziecku imię malina, nadzieja, jagoda czy kalina, ponieważ te albo są symbolami, albo funkcjonują w polskiej kulturze od bardzo dawna. Mili Państwo, zasadniczo nie można w akcie metrykalnym wpisać więcej niż dwoje imion, ale imiona takie jak Jan Nepomucen, Jan Kanty, Jan Chryzostom traktowane są jako pojedyncze jednostki, o ich etymologii też można byłoby tutaj wiele opowiadać. Natomiast imiona takie jak Maria Magdalena czy Anna Maria, zestawienie bardzo częste po sukcesie Czerwonych Gitar, to są już dwa imiona, a nie pojedyncze jednostki antroponimiczne. Imię musi informować o płci dziecka. Tak jak powiedziałam już wcześniej, wyjątek stanowi imię Maria, które może być nadawane jako drugie imię chłopca. Mili Państwo, zasadniczo nie można wpisać do księgi metrykalnej, do księgi w Urzędzie Stanu Cywilnego imienia zdrobniałego, ale od tej zasady też są wyjątki. Takim wyjątkiem jest na przykład Kuba, które dzisiaj funkcjonuje jako osobne imię, Magda, czy też takie imiona, które pierwotnie były zdrobnieniami, a które dzisiaj jako zdrobnień nie odczuwamy, jak na przykład Jacek czy Eliza. Mili Państwo, jeżeli rodzice nie zgłoszą dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, to urzędnik ma prawo nadać dziecku imię ze spisu najpopularniejszych imion w Polsce. Warto też wiedzieć o tym, że rodzice swoją decyzję mogą zmienić w ciągu 6 miesięcy od wpisania dziecka do akt. Tak jak powiedziałam, urzędnicy poza instrukcją dysponują także listą imion, które można nadawać dzieciom. Ta lista została opublikowana w roku 1983 na łamach języka polskiego. Rok 1983 to bardzo dobry rok, rok moich urodzin, ale mimo wszystko ta lista z punktu widzenia współczesnego systemu antroponimicznego, a przede wszystkim z punktu widzenia potrzeb współczesnych rodziców jest przestarzała. Mogą Państwo zobaczyć, jakie między innymi imiona na niej się znalazły. Jak Państwo widzą, są to takie imiona jak Demetriusz, Dionizy, Dobiesław, Dominik, Felix, Hektor, Ewald, Ewaryst, tak? Czyli takie imiona i rzadkie, i jak Dominik, no niekoniecznie rzadkie, jakoś tam funkcjonujące z punktu widzenia współczesnego systemu antroponimicznego. Mili Państwo, archaiczność tego zestawienia sprawiła, że Rada Języka Polskiego w 2007 roku dodała aneks do obowiązującego wykazu imion. W tym aneksie znalazły się między innymi takie imiona jak Abigail, Jessica, Kevin, Kuba, Marika, Żaneta czy Nel. Ponadto Rada przygotowała jednak taką listę imion, których nie zaleca. Na tej liście znalazły się takie imiona jak Pacyfik, Opieniek, Tea, Violetta zapisywane przez V i 2 T, Wilga, Wilk, Unka, Ksymena zapisywane przez X i Y. Mili Państwo, ta lista imion niezalecanych to lista stworzona na podstawie próśb do stosowanych, wypisanych do Rady Języka Polskiego, próśb rodziców, którzy mieli na przykład potrzebę nadania dziecku imienia Emaus.
No właśnie, co bowiem zrobić, jeżeli wymyślimy sobie, że chcemy nadać dziecku jakieś imię, z naszego punktu widzenia ciekawe albo funkcjonujące na przykład w naszej rodzinie, a urzędnik się na to nie zgadza. Mili Państwo, możemy wtedy napisać prośbę do Rady Języka Polskiego, prośbę o zaopiniowanie tego imienia. Na stronie Rady Języka Polskiego mogą Państwo znaleźć takie opinie dotyczące różnych imion. Dowiedzą się Państwo na przykład, że rodzice mieli fantazję, aby nadać dziecku, no właśnie, imię Opieniek, ale na przykład imię Gulliver. Rada Języka Polskiego zarówno imię Opieniek, jak i Gulliver zaopiniowała negatywnie. Gullivera tłumacząc tym, że jest to przecież nazwisko, a nie imię. Negatywnie zaopiniowano także imię Śnieżka czy Śnieżyna. Ale nie znaczy, że Rada Języka Polskiego opiniuje tylko negatywnie. Znajdują się tam także pozytywne opinie, które mogą stanowić argument w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeżeli na przykład rodzicom nie chciano pozwolić, aby nadali swojej córce imię Nawojka, Rada Języka Polskiego napisała, że jak najbardziej takie imię funkcjonowało. Było to zresztą imię pierwszej studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego, wtedy jeszcze Akademii Krakowskiej, dziewczyny, która w przebraniu Żaka studiowała na tejże właśnie Akademii. Imię Nawojka jest zatem imieniem rodzimym, bardzo starym i może być nadawane jako imię również współcześnie. Taką dyspozycję wydała Rada Języka Polskiego. Mili Państwo, historia imion w Polsce to bardzo złożony problem, czy bardzo złożone zagadnienie, może nie problem, zagadnienie jest tutaj lepszym słowem, i można by było opowiadać na jego temat bardzo, bardzo długo. Chciałabym jednak na koniec polecić Państwu kilka pozycji bibliograficznych, do których warto sięgnąć. Niektóre z nich dostępne są w internecie, więc można do nich sięgnąć już teraz. Inne dostępne w Państwa bibliotekach, więc będzie można do nich sięgnąć, kiedy już pandemia ustanie. Proszę zobaczyć, jakie źródła warto przejrzeć, jeżeli interesujemy się imionami. Po pierwsze, w internecie znajdą Państwo Księgę Imion w Polsce Używanych autorstwa Jana Stanisława Bystronia. Księga ta powstała w roku 1938 i zawiera mnóstwo anegdot, historii dotyczących imion noszonych, używanych w dawnej Polsce. Poza taką częścią teoretyczną, chociaż nie jest ona aż tak bardzo teoretyczna, znajduje się w tej książce także słownik, z którego mogą się Państwo dowiedzieć, jakie imiona dawniej noszone były przez szlachtę, a jakie przez chłopów. Kolejna ważna pozycja to również słownik zatytułowany Twoje imię, przewodnik onomastyczno-hagiograficzny autorstwa Henryka Frossa i Franciszka Sowy. Z tej publikacji mogą się Państwo dowiedzieć, od czego pochodzi imię Henryk, Franciszek, z jakich języków pochodzą, a także jacy święci to imię nosili. To bardzo ważna publikacja dla tych rodziców, którzy na przykład chcą nadać swojemu dziecku imię świadomie, znaczy nie tylko ze względu na modę imienniczą, ale ze względu na przykład na świętych, którzy te imiona nosili. Bardzo ciekawą publikacją jest także słownik imion Jana Grzeni oraz Księga Imion Bogdana Kupisa. Mili Państwo, w internecie można znaleźć wiele stron internetowych, na których podawana jest etymologia imion. Poza etymologią znajdą tam Państwo takie informacje, że na przykład Natalia to kobieta, która uwielbia kolor niebieski, a Jan to mężczyzna, który nie będzie spolegliwy. Oczywiście są to takie pseudopsychologiczne dociekania dotyczące imion. Jeżeli chcą Państwo konkretnych naukowych faktów, to znajdą je Państwo właśnie w słowniku Jana Grzeni albo w słowniku Bogdana Kupisa. Ciekawą publikacją jest także słownik staropolskich nazw osobowych pod redakcją Witolda Taszyckiego. Tutaj nie znajdą Państwo etymologii imion, ale dowiedzą się Państwo, jakie imiona są notowane w najstarszych tekstach staropolskich, tych do XVI wieku. Jeszcze inną publikacją jest słownik imion współcześnie w Polsce używanych. Fragment tego słownika widzieli Państwo wtedy, kiedy mówiłam o Izaurze i o Balladynie. Z tego słownika dowiedzą się Państwo, kiedy Państwa imię było popularne, ilu nosicieli tego imienia było do roku 1995 oraz w jakich województwach z podziałem na te stare województwa to te imiona, czy też Państwa imię było popularne.
Proszę Państwa, akurat tych publikacji, które pokazywałam, nie mam w ręku. Korzystam z nich w internecie, ponieważ część z nich jest dostępnych internetowo, ale chciałabym na koniec polecić Państwu takie publikacje, które znalazłam w swojej półce z książkami, a które także dotyczą imion. Pierwszą z nich jest książka Z imieniem przez życie Krystyny Doroszewicz. Mili Państwo, ja tak jak mówiłam, jestem historykiem języka, zajmuję się historią imion, ale imiona mogą być badane, tak jak robi to Krystyna Doroszewicz, przez pryzmat psychologiczny. Z książki Z imieniem przez życie psychologiczne aspekty imion ludzkich mogą się Państwo dowiedzieć, że na przykład kobiety niezamężne chętniej nadają swoim dzieciom imiona ojca, a mamy w naszym systemie takie imiona, które może nie są gwarantem powodzenia w życiu, ale być może w takim powodzeniu pomogą. Mili Państwo, z tej książki Psychologiczne aspekty imion ludzkich dowiemy się także, jak ważne są skojarzenia, czyli jakieś imiona nam się podobają albo nie, ale nie jest to tylko na tej zasadzie, że na przykład imię brzmi nam ładnie czy brzydko, że wujek czy ciocia to imię nosili, ale że te psychologiczne uwarunkowania imiennictwa są bardzo mocno zakorzenione również w naszej kulturze i świadomości narodowej. Mili Państwo, takie historyczne podejście do imion konkretnego obszaru, znajdziemy w tej książce. Antroponimia polska na kresach południowo-wschodnich. Jest wiele opracowań onomastycznych dotyczących antroponimii, imiennictwa i nazwisk konkretnego obszaru. Jedną z nich jest właśnie ta publikacja Ewy Wolnicz-Pawłowskiej i Wandy Szulowskiej. Mili Państwo, z tej książki mogą się Państwo dowiedzieć, jakie imiona występowały na kresach w poszczególnych wiekach. Że na przykład noszone były takie imiona jak otworzyłam wybiórczo, Aurelia, Balbina, Bożychna, Felicjanna, Klementyna, Krzysztofora, już nie tylko Krzysztofa, ale Krzysztofora, Leontyna, Sydonia, Świętosława, Wincenna, Petronela czy Pelagia. Tych imion jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Takie ciekawostki, smaczki znajdą Państwo właśnie w tej pozycji. Mili Państwo, i ostatnia książka to taka książka też popularyzująca wiedzę o imionach. Na drugie Stanisław, nowa księga imion w opozycji do tej księgi imion Stanisława Bystronia, może nie w opozycji, ale jako kontynuacja tej księgi imion Stanisława Bystronia. Mili Państwo, ta książka to książka o charakterze takim popularyzatorskim, to właściwie rozmowa między profesorem Jerzym Bralczykiem a Michałem Ogórkiem na temat imion. Imion noszonych współcześnie, imion noszonych przez Państwa, czy też przez Państwa rodziców, imion noszonych przez współczesnych także celebrytów. Tych imion, które funkcjonują w naszej świadomości. Mili Państwo, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że dowiedzieli się Państwo informacji, które przydadzą się Państwu w rozmowach przy rodzinnym stole. Mam też nadzieję, że ten wykład był jakąś odskocznią od tego, co dzieje się za oknem, od tego, co słyszymy w mediach. Mam też nadzieję, że jak najszybciej uda nam się spotkać na żywo na jakimś spotkaniu w Pruszkowie. Na razie życzę Państwu wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, nadziei na lepsze jutro. Do zobaczenia, do widzenia.